Witam wszystkich serdecznie w środowym odcinku. Dziś, moi drodzy, będzie kopulacja. Przynajmniej taki jest zamysł, że dzisiaj kopulować będzie dorosła samica Avicularia avicularia razem z dorosłym samcem Avicularia avicularia. To są ptaszniki nadrzewne, zamieszkują Amerykę Południową, na przykład Brazylię czy Wenezuelę. Bardzo fajne, łagodne i skoczne pajączki. I po kopulacji, udanej bądź nie, przełożymy sobie tą samicę z dużego terrarium do mniejszego, bo ona nie potrzebuje w tym siedzieć, a jak widzimy jest tak tutaj brudno, pusto, więc po prostu zrobimy jej trochę ładniejszy, mniejszy domek. Także plan na dzisiejszy odcinek jest taki, że najpierw zobaczymy sobie materiał z odpakowywania samca, później dopuścimy samca do samicy i na samym końcu po kopulacji bądź po próbach kopulacji zaaranżujemy sobie to oto terrarium. Ale zanim przystąpimy do działania, to jeszcze jedno info odnośnie konkursu. Jak wiecie, konkurs jest i tak naprawdę zgłaszać pracę można do dzisiaj, więc jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to raczej już mu się nie uda, bo przeglądałem niektóre prace i słuchajcie, wy przechodzicie samych siebie. I w związku z tym stwierdziłem, że naprawdę bardzo dużo fajnych prac zostało do mnie przysłanych i głupio by było, gdyby tylko jedna osoba wygrała tego samca Terafosa Stirmi. I w związku z tym, jak ostatnio byłem nagrywać odcinek w Spidershopie, który swoją drogą chyba wyjdzie w sobotę, to poprosiłem Kubę, czy czasem nie chciałby rzucić jakichś dwóch pajączków na konkurs, żeby po prostu trzy osoby były nagrodzone, a nie jedna, bo tak jak mówię, prace są fenomenalne. I słuchajcie, do puli dochodzą dwie sztuki L1 Terafosa Apophysis. Tak jest, w związku z tym mamy do wygrania trzy terafosy i z racji, że wcześniej samiec terafosa był pierwszym i jedynym miejscem, a teraz dochodzą dwa nieseksy terafosa apophysis, to zrobimy tak, że osoba z pierwszego miejsca będzie miała wybór, wybierze sobie pająka, osoba z drugiego miejsca też sobie wybierze pająka i osoba z trzeciego miejsca zostanie obdarowana tym pająkiem, który został. Także no dla mnie fenomenalnie, słuchajcie, dostaliśmy jeszcze dwie terafosy na konkurs i to jest totalne szaleństwo. Naprawdę, ja nie dowierzałem, jak Kuba mi dał te terafosy i mówi, dobra, masz, niech się cieszą. I jeszcze słuchajcie, info odnośnie właśnie tych Terafosa Apophysis. Jeśli ktoś chciałby taką sztukę, a nie chce brać udziału w konkursie, bo nim zapomniał, bo nie umie rysować, bo coś tam, to przygotowałem najlepszą ofertę cenową w Polsce na te Terafosy. I jeśli chcecie sobie takie zamówić, to złóżcie sobie zamówienie w Spidershopie, dodajcie do koszyka tą Terafosę i przy składaniu zamówienia, przy wpisywaniu danych, przy waszym nazwisku wpiszcie w nawiasie zając. Ja tutaj umieszczę taki przykładowy screenshot składania zamówienia właśnie, żeby ta promocja wam się naliczyła i słuchajcie, nie pytajcie, jak udało się zrobić tą promocję. I ważne, że do końca czerwca albo do wykorzystania zapasów macie możliwość na hasło zając przy składaniu zamówienia w Spidershopie kupić najtańszą Terafosa Apophysis w Polsce i jak zobaczycie cenę, to gwarantuję wam, że nie będziecie żałowali. No, także udało się, a jeśli tego typu akcje wam się spodobają i będę widział, że rzeczywiście korzystacie z tych promocji, to nie widzę problemu. W czerwcu może być jeszcze kolejna, możemy nawet robić dwie takie promocje w miesiącu. Także myślę, że spoko, to wszystko dla was. Znaczy, może nie tak do końca dla was, bo jak wiecie, ja też coś tam na tym czerpię, więc byłoby spoko, bo i wy skorzystacie, i ja. Trochę się rozgadałem, ale było o czym, także kończymy wstęp i zabieramy się do roboty. Samiec szedł 3 dni, więc no, mógł iść 2, ale szedł 3, natomiast z tego, co mi wiadomo, to jest on zapakowany tak, jak trzeba, więc nie powinno się nic stać. A swoją drogą rozkręcie, że ja mam tutaj kuriera z Poczty Polskiej, takiego, który mi nie zostawia awis, czujcie? Nie, ja się nie dowiaduję o tym, że on był i zostawił paczkę, tylko dowiaduję się dopiero, że nie odebrałem paczki, jak dochodzi do mnie powtórne awizo. No i mam 2 dni na odebranie przesyłki z Poczty Polskiej, więc muszę jakąś skargę złożyć, bo tak być nie może. I co my tu mamy? O, jest jakiś liścik, moi drodzy. Jeśli chciałbyś zrobić mini reklamę mojego bloga, to otwórz list na nagraniu. A jeżeli nie, no to otwórz go poza kamerą. No nie widzę problemu. Możemy zobaczyć, co się w tym liście znajduje. Siema zając. Na co dzień zajmuję się modliszkami, a ptaszniki to dla mnie tylko urozmaicenie. Zawsze trafiają mi się samce. Mam nadzieję, że samiec zrobi to, co do niego należy. Jeżeli kiedyś będziesz szukać ciekawych modliszek, to zapraszam na mojego bloga na Facebooku. Pozdrawiam, Kamil z Galactic Mantis Piona. Piona Kamil, dzięki za samca. Jakby ktoś chciał wpaść po modliszki, no to wiecie, gdzie ich szukać. A tymczasem pójdźmy do meritum. Mamy tutaj styroboksik, a w nim już niedługo zobaczymy samiec Avicularia avicularia. Słuchajcie, samiec jest żywy. Najlepiej. No cześć. O, ty jesteś z połowę mniejszy od mojej samicy. Samiec, słuchajcie, jest cały i zdrowy, w związku z tym zabieramy się za kopulację. Skoro już wiemy, jak zapakowany był samiec i że dotarł cały i zdrowy,
no to trzeba by go dać samicy, prawda? Samiec siedzi tutaj, samica siedzi w tej tubie i dla dobra nagrywki ja po prostu wyciągnę tą tubę na zewnątrz, położymy sobie ją najzwyczajniej w świecie na terrarium. Wydaje mi się, że jeśli ma dojść do kopulacji, no to w ten sposób zobaczymy możliwie dużo. No już coś tam w tej tubie się kryje. Dobra, w takim razie kładziemy tubę tak, albo może powiedzmy połóżmy ją o, w ten sposób. No i co? Dajemy tutaj samca. Podsuniemy tutaj braplasta pod terrarium i po prostu postaramy się go wygonić do góry, do samicy. Idź maluszku, zaraz zobaczymy, czy się spiszesz. O, ty jesteś taki w miarę rozbiegany, no to dobrze. W zasadzie bardzo dobrze. Dobra. Idź tu ziom, ja się przypinam na makro w takim razie. No więc na chwilę obecną samiec wszedł do tuby samicy, ale absolutnie nic się nie dzieje. Samiec nie podryguje, nie tupie, samica jest skulona, czekamy dalej. Słuchajcie, czyżby coś zaczynało się dziać? Widzimy, że samiec się ruszył. Szkoda, że nie widzimy samicy w ogóle. Nic za nic i nawet nie mam się jak do niej dostać. No nic, dalej będę czekał na rozwój sytuacji. Co tu się dzieje? Co samiec wyprawia? Wygląda, jakby chciał się wycofać. Tutaj jest samica, ale jej nie widzimy. Okej. Okay. Samiec? No samiec się wycofuje, słuchajcie. Normalnie samiec ucieka od samicy. Samica nie drgnęła ani nic, w ogóle jakby mu nie dała informacji zwrotnej. Słuchajcie, mamy to. Co tu się dzieje? Samica zaczęła niebywale mocno tupać i wybiegła do samca. Samiec w porę się wycofał. Natomiast co tu będzie się wyprawiać? Kurde, nic nie widzimy. Dobra, samiec ucieka. Czemu samiec ucieka? Samcu, czemu uciekłeś? A samica? Samica została. Samiec się spłoszył? Dlaczego? Co poszło nie tak? Samica normalnie wybiegła taka roztupana. Natomiast gorsza sprawa, bo samiec odchodzi. Odchodzi w dal. Samcu, wracaj do niej. Zagonię samca z powrotem do tej tuby. Może się uda to zrobić. Nie tu. Do samicy idziemy. Samiec wygląda na przestraszonego. Serio nie wiem, o co chodzi. Samcu, o co ci chodzi? Przecież tam jest twoja wybranka. I ona czeka i chce. Gościu, idzie do niej. Dobra, zapędziłem delikatnie samca do samicy. I zobaczymy, czy coś z tego będzie. No nie no, ewidentnie, słuchajcie, samiec nie jest chętny na kopulację. Może ty jednak nie jesteś napełniony. No nic, trzeba będzie poczekać, słuchajcie. Wobec tego jeszcze chwilę. W związku z tym robimy nowe terrarium dla samicy. Dobra, jeśli nic z tego nie wyszło, a przynajmniej dzisiaj nic z tego nie wyszło, bo tak ogólnie uważam, że coś z tego wyjdzie, tylko samiec powinien się napełnić, bo wydaje mi się, że nie jest napełniony, no to wygońmy samicę na zewnątrz, złapmy ją w pojemnik. O nie, słuchajcie, ona się dziwnie zachowuje. Bardzo bym nie chciał, żeby to było to, o czym myślę. Pokaż się, mała. Co ci się dzieje? Ty nie powinnaś tak skakać. O, niech to, słuchajcie. Widzicie, co się dzieje z samicą? Niech to, szlak. O nie. Słuchajcie, najprawdopodobniej samica ma syndrom dysfunkcyjny. O nie, tylko nie to. O nie, zobaczcie. Jak ona się źle rusza. O nie, tylko nie to. O, fuck. No to nie robimy jej nowego terrarium, kochani. O, niech to. Tylko nie to. Widzicie, jak ona chodzi? O nie, złapała DS-a. Nie wierzę w to. Ostatni raz DS-a miał ptasznik. Nie wiem, kiedy u mnie. Może z 6 lat temu? O, niech to. No to najprawdopodobniej zachowanie samicy wskazuje na wyrok śmierci. Także czuł, że coś dziwnie podryguje do tego samca. Za szybko. Co to jest syndrom dysfunkcyjny? Tak do końca to nie wiadomo, słuchajcie, co to jest syndrom dysfunkcyjny. Ja bardzo, bardzo, bardzo wiele lat temu nagrałem film na ten temat. No i słuchajcie, generalnie to ptaszniki zazwyczaj nie przeżywają tej choroby. To jest choroba, która atakuje układ nerwowy pająka. Niech to szlak. Taka piękna samica. Dorosła, duża. I złapała DS-a. Niech to... Dobra, teraz ogólnie, słuchajcie, to ja się trochę zespinałem, bo kiedyś miałem problem z DS-em i mi umarło parę pająków w bardzo bliskim odstępie czasowym. No i nie za bardzo wiem, co teraz zrobić. Generalnie jest najgorzej, kurde. Samica Avi dostała DS-a. Czy moja hodowla jest zagrożona?
Nie mam pojęcia, ale jak widzicie, tak jak teraz tutaj, to zdrowie pająk się niestety nie zachowuje. O, niech to. No słuchajcie, to mi się humor zniszczył teraz i to bardzo. Niech to szlak. Miała być kopulacja, wyszła tragedia. Po prostu wyszła tragedia. Taka ładna. O, niech to. Dobra, to podejdźmy do niej teraz, bo stanęła. Będziemy robić aktualizację z tą panią, ale no ja obstawiam, że ona do 2 tygodni już niestety będzie martwa. Tragedia. Tragedia, słuchajcie. Niech to szlak. No ale dobra, co z nią teraz? No więc teraz ona powędruje do tuby z wilgotnym papierem. Ja ten papier będę wymieniał tak często, jak ona go będzie brudzić. No i będziemy czekać. Albo się poprawi, albo się nie poprawi. No dobra, mała, idź tutaj do tuby. No i zobaczymy, co z ciebie będzie, ale ogólnie tragedia. Tragedia jest. No niech to. Idź mała tam na dół. No i cóż ja mam powiedzieć więcej? Będziemy czekać, obserwować. Ale jest najgorzej, słuchajcie. Mega mi smutno i bardzo się boję o resztę ptaszników. No nic, może wszystko będzie dobrze. Czas pokaże. Tymczasem, no nie będziemy jej aranżować nowego terrarium, bo jakby nie ma to najmniejszego sensu. W związku z tym, kochani, zostawcie łapkę na pocieszenie. Proszę was. Zostawcie łapkę na pocieszenie. A my widzimy się w sobotę na odcinku, który w zasadzie poniekąd będzie o podobnej tematyce do tej tutaj, bo będziemy rozmawiać z Kubą Skowronkiem ze Spider Shopu o nicieniach i o tym, jakie niebezpieczeństwa za sobą niesie zaniedziewany ptasznik na hodowli. Tymczasem ja się z wami żegnam. Nie wiem, co idę zrobić. Może napiję się piwa na pocieszenie. Trzymajcie się. Na razie i hej.